Świetlice rozpoczęły się w piątek 11 maja o godzinie 16 festynem rodzinnym. Impreza rozkręcała się powoli i w czasie pierwszego zaplanowanego w tym dniu koncertu zespołu Las Melinas tłumów nie było. Wszystko jednak zmieniło się tuż po godzinie 21. Na scenie pojawił się Kamil Bednarek, który w błyskawicznym tempie rozbujał świdnicką publiczność. Wicer, gitara elektryczna! Przywitajcie go, Świdnica! Yeah! Tysiące Świdniczan bawiło się przy gorących jamajskich rytmach do samego końca imprezy. Kamil Bednarek przyznał w czasie koncertu, że dzień wcześniej obchodził swoje 21 urodziny. Oczywiście koncerty nie były jedynym powodem, dla którego warto było w ten dzień odwiedzić świdnicki Osir. Tych najmłodszych przyciągały różnego rodzaju atrakcje w ustawionym naprzeciwko lodowiska wesołym miasteczku. Natomiast dla trochę starszych mieszkańców przygotowano liczne kramy z jedzeniem, napojami oraz piwem, które w spokoju można było spożyć pod licznie rozstawionymi tam parasolami. Szymonko Świdnica! Zwieźcie swoje ręce w górę! Tak właśnie! Zróbcie wielki kawał dla Grina! Masakra! Łapy w górę, Świdnica! Sobota 12 maja upłynęła w klimacie hip-hopu i rocka. Drugi dzień koncertowych dni Świdnicy rozpoczął więc występ OSTR-a, czyli Adama Ostrowskiego z Tabasco. Adam OSTR Ostrowski jest najczęściej koncertującym wykonawcą hip-hopowym i ma opinię najlepszego polskiego freestyle'owca. Ostrowski jest niezwykle żywiołowy na swoich koncertach i nie ogranicza się do sztywnego repertuaru, co pokazał również podczas sobotniej imprezy. Utwór ten chciałem dedykować mojej mamie, mamie mojego Jana Pawła, jak i każdej mamie na ziemi. Występ rozpoczął się około godziny 19 i zarówno OSTR, jak i później Kora nie kryli zadowolenia z tłumnie przybyłych fanów, którzy pomimo chłodnej aury bawili się z nimi do samego końca. Wszyscy ręce w powietrze, 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 powietrze.